Cześć! Dzisiaj pokażę Wam super trik na ozdabianie wstążek mini drukarką Galapemer Create. A co to za drukarka? To niewielkie urządzenie pozwalające na tworzenie wielokolorowych wydruków na niemal każdej chłonnej powierzchni. Drukuje w świetnej jakości, bo aż 600 dpi, no i doskonale sprawdza się w wielu branżach kreatywnych, w tym pracowniach scrapbookingowych czy na przykład kwiaciarniach. Za pomocą tej ręcznej drukarki możliwe jest też znakowanie odzieży czy zadruk na wstążkach i właśnie drukowanie na wstążkach chcę Ci dzisiaj pokazać. Projekt tworzę w aplikacji mobilnej na telefonie lub programie na komputerze. Nanoszę go na wstążkę korzystając z wstążkownicy. Przydaje się ona w przypadku znakowania całej rolki, na przykład gdy personalizujemy ją pod jednego konkretnego klienta. W przypadku mniejszych fragmentów możemy skorzystać też z takich plastikowych nakładek sprzedawanych oddzielnie. To są prowadnice, które pozwalają nam pozycjonować właśnie daną grafikę również na wstążce. Ok, zaczynamy od projektu w aplikacji. Mamy tu dostępne wiele gotowych grafik i szablonów, ale możemy też bez problemu edytować wszystko samodzielnie. Wybieram szablon o szerokości mojej wstążki, a następnie dodaję symbole serca i wpisuję tekst. Mogę także dodać tutaj inne grafiki, zmienić czcionkę, jej kolory czy wielkość całego napisu. Następnie w ustawieniach wydruku zaznaczam opcję powtarzania wydruku i wpisuję ile razy chcę, aby napis się powtórzył, a następnie zatwierdzam OK. Zapisuję projekt i wysyłam go do drukarki zaledwie jednym kliknięciem. Teraz czas na drukowanie. Umieszczam drukarkę w uchwycie wstążkownicy i delikatnie ciągnę za wstążkę. Jak widzicie, wydruk pojawia się na niej tyle razy, ile wcześniej zaznaczyłam w aplikacji. Zdejmuję drukarkę z wstążkownicy i odcinam nożyczkami zadrukowany fragment. I co dalej z taką wstążką? Pozostaje nią na przykład zapakować prezent, bądź owinąć kwiaty i wręczyć je z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Linki do użytych przeze mnie produktów znajdziecie oczywiście w opisie filmu i jak zwykle zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych inspiracji.